Nazywam się Mariusz Szczygielski. Jesteśmy w Płockim Zoo, gdzie razem z moimi kolegami i koleżankami po fachu pokażemy w serii krótkich filmów, na czym polega praca opiekuna zwierząt. Tak naprawdę nie każdy zdaje sobie sprawę, że zwierzętami w zoo trzeba opiekować się codziennie. Świątek, piątek czy niedziela, każdego dnia ktoś musi być na posterunku. Pilnować, karmić, dbać o czystość, czuwać nad ich bezpieczeństwem. To nie dla mnie. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku poznamy najcięższe zwierzę w naszym zoo, najwyższe zwierzę w naszym zoo oraz zwierzę, które wygląda jak mieszanka kilku różnych. Połączenie mrówkojada i pandy. Zobaczycie, co przed wami. Rafał, od 10 lat w zoo. Ostatnie 3 lata zajmuje się słoniami. Maciek, w zoo od 16 lat. Od 12 na dziale słonie. Janusz, pracuje w zoo od 12 lat. Słoniami zajmuje się od 3 lat. Rafał, co możesz nam powiedzieć o swoich podopiecznych? Witam w ogóle Państwa. Witam w płockiej słoniarni. Co mogę powiedzieć o moich słoniach, o moich podopiecznych? No mamy 2 słonie, właśnie tutaj z tyłu mamy Mong Tiena, czyli przez nas nazwanego Ganges. Natomiast w boksie obok, zaraz przejdziemy do boksu obok, mamy jego półbrata, mamy Barnabę, czyli Szłemiara. Półbrat, czyli mają... Mają tego samego tatę, 2 różne mamy. One się urodziły w tym samym roku, mają 11 lat, to znaczy jeden ma już skończone właśnie, Mong Tien ma skończone 11 lat. W lutym skończył, 6 lutego, natomiast Szłemiar będzie miał dopiero urodziny 6 sierpnia. Więc między nimi jest tak pół roku różnicy. No i nie tylko to, nie tylko to, tym się różnią, ponieważ i charakterem i pokrojem także się troszeczkę różnią od siebie, więc... Dla tych osób, które częściej nas odwiedzają, to na pewno je bez problemu rozpoznają, tak jak i my. Natomiast właśnie tutaj nas jeszcze trochę zachęca właśnie Mong Tien. Zachęca nas do? Do treningu, bo codziennie rano wykonujemy z nimi trening medyczny. Tak właśnie jak tutaj teraz nam pokazał, pokazuje nam nogi, pokazuje nam trąbę, buzię nam pokazuje. A także tylnie nogi i do czego taki trening służy? Znaczy przede wszystkim no to badamy, patrzymy na całokształt, czy nic się nie dzieje. Czy... Trochę nas zagłusza. Tak, trochę nas zagłusza, ponieważ przed tym treningiem, jak są takie właśnie cieplejsze dni, no to urządzamy im takie kąpiele, a później jeszcze jak im jest mało, no to sobie wybierają jeszcze poideł wodę i także się jeszcze polewają. Więc jeśli chodzi o ten trening jeszcze, no to ten trening służy właśnie sprawdzeniu, jak wyglądają stopy, jak wyglądają podeszwy stóp. Jeśli jest taka potrzeba, no to zdrapujemy, ścieramy podeszwę, żeby tam żadnych ran nie było, nieczystości. A także właśnie badamy skórę, czy nic się nie dzieje i patrzymy na uzębienie, czy jakieś tam nie ma problemów. Oczywiście to także nam pomaga w tym, że jakby trzeba było podać jakiś lek czy jakiś antybiotyk, to wtedy chętnie przychodzą do nas i w formie za nagrodę po prostu możemy im... No właśnie, nie tak jak ludziom się... Dokładnie. Jak w cyrkach, że zwierzęta są karane, tylko tu jest pozytywne wzmocnienie tych pozytywnych zachowań. Nie. Jeżeli nie chce czegoś wykonać, to po prostu, tak jak było widać, nie dostaje nagrody. Nie dostaje nagrody, natomiast jeśli poprawnie wykona, no to oczywiście tą nagrodę dostanie. Mówiłeś, że mają 11 lat, tak? Czyli są jeszcze stosunkowo młode. No to już jest taka starsza młodzież, można tak powiedzieć.
bo tak koło 11-12 roku życia, no to zaczynają dojrzewać płciowo, więc one już są na w takiej granicy właśnie, zaczynają bardziej dokazywać, zaczynają między sobą się jakieś utarczki o ustalenie, który jest dominujący, więc czasami możemy też zauważyć na wybiegu, jak się tam przepychają głowami. Są zamykane osobno, tak? Żeby tak, mieć kontrolę. Dokładnie, to znaczy mają oddzielne boksy, ale cały czas mają ze sobą kontakt, ponieważ są szczeliny tutaj między, nie ma litej ściany, tylko są, jest ogrodzenie, więc one mogą cały czas... A każdy zawsze wchodzi do tego samego boksu? Tak. Tak jak przyjechały tutaj, tak jak dostały te boksy, tak już one znają swoje boksy i żaden nie wchodzi do siebie tam. Rozumiem, że tego pokarmu nie dajecie w jednym miejscu, tylko w różnych miejscach, żeby one musiały sobie go poszukać. Dokładnie, żeby go sobie mogły poszukać, żeby każdy miał możliwość dojścia. Bo tak jak powiedziałem, szłem jest bardziej taki dominujący i może na przykład Monika przegonić od jedzenia, więc Monik też musi mieć szansę na zjedzenie, prawda? Więc zawsze są równe szanse. Tak już widzimy, tam na dole właśnie mamy już rano, rozwieźliśmy o 7 trawę i zielonkę, trawę i lucernę zmieszaną. Więc to też będzie dla nich forma. O, widzicie, jaka ukryta kupa? Surprise! Tak. Tutaj można być też strongmanem. Tada! No, a połowę wsypujemy do kulki, którą sobie zaraz będą. Ta kula to element takiego tak zwanego enrichmentu, czyli wzbogacenia wybiegu. Służy zabawie i zapewnienia rozrywki zwierzakom. Dokładnie, a... No jest już trochę podniszczona, no ale jak 2 razy po 3 tony uderzaną stopnią widać. Ale widać ślady ciosów po prostu chyba, bo tak, po prostu tak, takie linie na tej kuli, no. To są ślady ciosów, czasami też między nimi staje ta piłka, na przykład jak się właśnie przepychają głowami i jest jeszcze ta piłka oprócz tego. I kiedyś nam właśnie ta lina, bo teraz to jest na łańcuchu tutaj, i część jest na linii i lina się wyciągnęła i grały w piłkę nożną praktycznie. Tylko była taka na linii i tak się majtała non-stop, więc też i pewnie tu są ślady i nóg na tym. No ale ze zwierzętami nigdy nie można się nudzić, prawda? Więc i one też zapewniają wam rozrywkę, wy im. Może nie będzie to super dokładnie. Proszę mnie nie oceniać. Ale mam tutaj... Ważne, żeby chociaż część trafiła do środka. Dokładnie. A one już mają tak opracowaną tą kulę, że... Jak możecie się domyślić, po wysokości paśników będą to najwyższe zwierzęta na świecie, czyli żyrafy. Żeby uzupełnić kosz, łatwiej spuścić kosz niż wejść na górę. Nie, no nie będziemy się wdrapywać, prawda? Bo potrzeba by była jakiejś... Musimy chyba to naoliwić. Tak, ale mamy opuszczany koszyk, więc sobie otwieramy go i wsypujemy. O. Czyli w koszu dostają siano? Tak, dostają susz praktycznie taki
Różnego, bo to jest i też lucerna suszona i trochę siana dostają, więc one taki troszeczkę miszmasz robią. Rafał, co ty im wciągasz? Co w ogóle dziś dostały do jedzenia? O Jezu, czego one dzisiaj nie dostały? Nie, nie żartuję. To dzisiaj dostały, tak jak widzimy, to tą samą mieszankę, co daliśmy słoniom, czyli mieszankę traw i lucerny. Dalej mamy suszone w koszu, mamy suszoną lucernę. I teraz jeszcze damy liściarkę, więc to, co żyrafy lubią najbardziej. Czyli świeże liście po prostu, dziś akurat klon. Dzisiaj mamy akurat klona, no nie oszukujemy, że klona mamy najwięcej tutaj w ogrodzie zoologicznym, więc... Ale chyba też jest bardzo lubiany przez nie. Tak, tak, jest bardzo lubiany, ale oprócz tego dostają także dębinę, dostają także wierzby trochę i dostają dębiny, wierzby i akacji trochę, czasu do czasu. Nie lubią na przykład tego klona jesienolistnego, to nie lubią. Nie lubią ogólnie takich liści, które są gorzkie w miarę, więc one nie będą ich jadły. Nie wiem, klonu nie jadłem, czy nie wiem, czy jest słodki, czy gorzki. No może, ale jak widać, spróbować. Praca na dziale żyraf, słoni wiąże się z no, dużą tężyzną fizyczną. Trzeba być silnym, żeby tak, to móc dźwigać. Tak, na te nasze mięśnie. Po co komu karnet na siłownię? Prawda? Prawda? Jak można pracować w zoo? Tak. I wtedy sprzątamy wszystkie nieczystości jakieś, wszystkie resztki, bo one nie wszystko zjedzą, tylko to, co im bardziej smakuje, więc jakieś tam pozostałości. Czyli są wybredne i wybierają co najlepsze. Dokładnie, pozostałości po suszu, czy pozostałości po granulacie, no to też musimy to wszystko sprzątać, żeby czasami nie spleśniało, czy później żyrafy się na przykład nam nie przytruły tym, więc musimy posprzątać ten wybieg cały, uszykować wszystko, całe jedzenie. I wypuszczamy. Ale tak było widać, że najwięcej śmieci to jest tak w tym centrum, że tak powiem, karmienia, tak? Czyli tu po prostu tak. Najwięcej rozsypują i załatwiają się. Tak, one raczej tutaj spędzają główną część dnia. Aha, tam nawet czasami zdarza się, że rzadko zaglądają. Rzadko zaglądają, zaglądają oczywiście, ale rzadziej. Nawet widać po trawie. No właśnie, prawda? właśnie. Tam, tutaj, gdzie, tam, tu gdzie jest widać po trawie, że tu jej nie ma. Tu jej nie ma, a tam, gdzie rzadziej bytują, no to ta trawa sobie rośnie. To idziemy wypuścić żyrafy. Powiedz nam... Tak, znajdujemy się teraz na przedwybiegu żyraf i znajdujemy się na przedwybiegu Melvina, bo akurat wchodziliśmy przez boks Melvina i znajdujemy się w boksie Melvina. Melvin jest z tyłu, tam. To jest dosyć młoda żyrafa, on ma niecałe 3 lata, przyjechał do nas w zimę teraz. Natomiast koło nas stoi nasza... No, nie chciałbym jej obrażać, ale nasza babcia, bo ma prawie 20 lat, Julia. Naprawdę już ma 20 lat? Tak, ona ma już prawie 20 lat i ona jest bardziej taka towarzyska i zawsze do nas podchodzi, czy się z nami wita. Oczywiście nie za darmo, nie oszukujmy się. Więc trzeba jej zawsze jakiś tam smakołyk podrzucić. Ona jest troszeczkę, jakbyście przyszli do nas, to jest troszeczkę wyższa na wybiegu niż jeszcze Melvin, ale ogólnie w ogóle u nas są żyrafy Rothschilda, bo nie powiedziałem. Czyli to jest jeden z największych podgatunków. One dorastają do 5,5 metra. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki mają wzrost, to często jak tutaj chodzą, to macie tutaj miarkę taką na budynku. Na której można porównać po prostu porównać wysokość żyrafa, ile mają mniej więcej wzrostu. Tutaj jest 2, 4, 6 do 6 metrów, więc jak ona tak ustanie dosyć blisko, to możecie sobie tutaj zobaczyć. No teraz myślę, że ma tak ponad 4, bo tak jak patrzę w górę, to tak mi się wydaje, że tyle będzie. Ona jest wyższa jeszcze od Melvina, ale tak jak powiedziałem, ona jest starsza, no on jest jeszcze jest młodziak, więc on jeszcze będzie nam tutaj rósł. Jesteśmy teraz na wybiegu tego zwierzęcia, o którym mówiłem, że wygląda jak mieszanka mrówkojada i pandy, czyli na wybiegu... tapira malajskiego. Dokładnie. Jedynego przedstawiciela tapirów malajskich, znaczy jedynego osobnika z gatunku tapira malajskiego, który jest w Polsce na razie. I jest tu z nami samiec, tak? Tak, jest tu z nami samiec, zaraz wyjdzie do nas, tylko najpierw musimy przygotować mu śniadanie. To ja może wezmę te stare rzeczy. Zaraz je spakujemy z powrotem, ale trzeba tutaj porozrywać i będziemy mu śniadanie. Widzicie, śniadanie u niego głównie składa się, tylko się składa z warzyw i roślin.
Czyli jest to typowy weganin. Dokładnie, weganin. Więc o godzinie 10 u nas w ogrodzie jest takie śniadanko dla niego specjalnie uszykowane i sobie będzie tutaj, wyjdzie do nas i będzie jadł. Może trochę o naszym właśnie kawalerze powiemy, kawaler do wzięcia. Ma na imię Kinam, ma ponad 6 lat tutaj u nas. Przyjechał do nas z ogrodu zoologicznego w Holandii, z Amsterdamu dokładnie. I jest bardzo przyjacielski i miły dla nas. Praca z nim, no to właśnie tak wygląda, że teraz śniadanko i często przy tym śniadaniu, jak on sobie już tutaj podejdzie, to możemy sprawdzić także jego skórę, zobaczyć, zaraz go zobaczycie z bliska może, no to możemy zobaczyć, czy nie ma też, czy wszystko jest ok, czy wszystko wyjada, więc to jest dla nas taki sygnał, że jest zdrowy i jak najbardziej wszystko jest ok. Powiem szczerze, że nie wiem, jak zareaguje na moją obecność. Chodź, Bąbel, chodź. 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 No chodź, chodź, chodź. Tak jak mówiłem, dziwne stworzenie, które wyglądem przypomina pandę, mrówkojada. Nie bój się, Kinam. Chodź. Chodź. Z tego co wiem, tapiry mają bardzo słaby wzrok, prawda? Mają dosyć takie ograniczone pole widzenia, ale za to i słuch, i węch mają bardzo dobry. W naturze, nawet u nas, zauważcie, że są pewne ścieżki, którymi często podąża, widzicie? Ma takie wydeptane ścieżki i w naturze też się głównie takimi swoimi ścieżkami porusza, ale tak to jest prawda. Ale za to właśnie i słuch, i węch mają bardzo dobry, więc bananka wyczuje już z oddali. Co jest jego... Może dlatego też nie chciał tak wyjść do końca, bo czuł, że tu jest ktoś... No na pewno, niecodzienny. Na pewno, no dzisiaj te zwierzęta nie są przyzwyczajone do tego, że ktoś do nich przychodzi obcy, więc raczej są przyzwyczajone do naszej czwórki, bo w czwórkę się nimi opiekujemy, więc do naszej czwórki są głównie przyzwyczajone i nas znają. Znają, rozpoznają, dokładnie. Kojarzą. Nawet jak on się teraz położy, później jak już zje te śniadanie i będzie odpoczywał przez ponad pół dnia, się położy tutaj, to obce osoby podchodzą i go wołają, go cmokają, to na niego nic nie działa, ponieważ... A tylko my się pojawimy gdzieś tutaj i zawołamy Kinam, no to on już wie, a jedzenie idzie. Prawda? Więc bardzo, bardzo, bardzo przyjazny zwierzaczek. I właśnie tak jak powiedziałem, jak go wypuścimy, no to możemy obejść, zobaczyć, jak on wygląda, czy się tutaj nic nie dzieje. Czy wszystko z nim ok? Czy wszystko jest ok? No ale tak jak widać, dzięki temu, że tu jest taki, nie wiem nawet jak to nazwać, słup. Pokarm nie jest podany w kuwecie, że raz, dwa zostanie zjedzony, tylko zwierzak musi chwilę powalczyć, żeby wyciągnąć sobie te warzywa czy owoce. No taki był zamysł. Jak się przenosimy w te chłodniejsze czasy, no to zabawki idą z nami i idą do środka wtedy. Tam oprócz tego mamy jeszcze taką małą kulkę na granulat, bo także od czasu do czasu dajemy granulat. Też jako suplementacja po prostu. Tak, jako suplementacja. Więc, ale to jest o wiele mniejszy stopień kulki niż u słoni. Więc to jest taka malutka kulka właśnie. Ale tutaj jak najbardziej to właśnie widać, nawet jak to wypada, to gdzieś dalej może się potoczyć, czy jabłko, czy tak, ta marchewka. Tak, i potem musi poszukać. Wtedy musi poszukać. Prawda, czyż to on jest... Czyż nie jest cudowny? Czyż nie jest wspaniały? Znaczy wszystkie zwierzęta u nas w ogrodzie są wspaniałe, prawda? Wszystkie są wspaniałe, jedne bardziej, drugie mniej. Ale on jest wyjątkowo. Słonie, żyrafy i tapir to wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie zobaczycie naszych opierzonych przyjaciół.